Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Analiza projektowa kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem LISK. Zapraszam Was do oglądania i wysłuchania tego odcinka. LISK jest na pewno projektem budzącym wiele kontrowersji, ma swoich zwolenników i przeciwników. Według założeń autorów tego projektu służy on do tworzenia aplikacji oraz blockchainów w języku JavaScript. Pozwala również tutaj na implementację tak zwanych sidechainów, czyli mamy tutaj do czynienia z taką decentralizacją w decentralizacji, ponieważ na głównym blockchainie ma być przetwarzanych dużo mniej danych, a wszystkie specyficznie dla danego projektu operacje będą właśnie wykonywane na sidechainie. Co to jest ciekawego? Zakładka Overview. Projekt jest z nami już ponad 3 lata. Cały czas jest w fazie developmentu, cały czas programiści tutaj pracują nad tym, aby ten projekt był funkcjonalny i dawał jakąkolwiek wartość użytkownikom, którzy chcieliby z niego skorzystać. To jest bardzo długo. Code Progress. Tej Code Progress na portalu CoinPaprika na chwilę obecną obsługuje tylko jeden z podprojektów całej organizacji LISK, czyli LISK SDK, Sidechain Development Kit. Zwykle w świecie programistów SDK znaczy Software Development Kit i oznacza biblioteki, które służą do tworzenia aplikacji w oparciu o dane SDK. Czyli na przykład, jeśli chcemy napisać sobie grę, która będzie działała na silniku Unreala, to wtedy korzystamy z Unreal SDK. I tak analogicznie tutaj to jest zaprojektowane, jeśli chodzi o projekt LISK. LISK SDK, prawie 80 aktywnie uczestniczących w projekcie programistów, ponad 2,5 tysiąca osób zagwiazdkowało ten projekt. Także przejdźmy sobie teraz do portalu GitHub, na główną stronę organizacji. Tutaj trzeba na pewno przyznać, że projekt LISK, jak i jego poszczególne podprojekty, jest bardzo dobrze prowadzony pod względem programistycznym i na pewno nie jeden tutaj projekt kryptowalutowy miałby się czego nauczyć, jeśli chodzi o prowadzenie tego pod względem zakładania issue, polityki pull requestów, czy nawet korzystania z zakładki dotyczącej projektów. Mamy tutaj dość rozbudowaną infrastrukturę tego projektu, wspomniany wcześniej LISK SDK, dokumentacja, LISK Improvement Proposals, czyli wnioski odnośnie ulepszenia projektu, technika znana chociażby z projektu bitcoinowego, LISK Core, czyli główny korzeń całej platformy, LISK Hub, graficzny interfejs użytkownika aplikacji desktopowej, czyli uruchamianie na komputerach stacjonarnych lub laptopach, oraz LISK Mobile, czyli interfejs dla użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych. Dwa najważniejsze według mnie projekty tutaj to jest LISK SDK i LISK Core. Jak widzimy, wszystko to jest napisane w JavaScriptie. Tutaj też należy się nad tym chwilę pochylić, czy JavaScript jest dobrym językiem do tworzenia tak rozbudowanej infrastruktury. Według mnie nie był to najlepszy wybór ze strony tej pomysłodawców tego projektu. Biorąc pod uwagę konkurencję, gdzie mamy projekty pisane w języku typu C++, niestety w żadnej nie ma takiej możliwości, żeby język JavaScript był bardziej wydajny od języka C++. Są to dwa zupełnie różne języki stosowane w różnego typu projektach. Nawet na tę chwilę panuje taki trend, że język C++ jest kompilowany do właśnie pakietów zwanych WebAssembly, które mogą być uruchamiane z poziomu przeglądarki. Jest to właśnie robione w tym celu, aby ominąć wszelkie niedogodności i
niedogodności i sprawy związane z małą wydajnością języka JavaScript. Przejdźmy sobie do Lisk SDK projektu. Mam tutaj branch deweloperski. Od razu tutaj, co rzuca się w oczy jako programiście, ta biblioteka, która już jest stworzona ponad 3 lata i doczekała się w końcu wersji alfa, jest używana w zaledwie 4 projektach. Jak sama informacja na głównej stronie projektu mówi nam, że Lisk zapewnia właśnie programistom narzędzia do tworzenia blockchainów. Czyli tutaj już jest mały rozjazd pomiędzy tym, co chcą osiągnąć autorzy projektu, a pomiędzy tym, co w rzeczywistości widać po kodzie źródłowym. Issues, tak jak wspomniałem wcześniej, to jest bardzo dobrze prowadzone. Mamy tutaj labele, widzimy, do czego się dotyczy. Można łatwo to sobie posegregować, pokategoryzować. Mam tam podziały na sprinty, czyli na okresy, w których programiści pracują nad daną funkcjonalnością w projekcie. 180 otwartych, ponad 2000 zamkniętych. Także tutaj cały czas się dzieje. Widać, że najnowsze pochodzą już sprzed kilku godzin. Pull requesty. Tutaj również bardzo fajna realizacja. Labele związane ze statusem. Widzimy konkretnie, co już może być wdrożone, co jeszcze nie może być wdrożone. Zakładka Projects. Tutaj również bardzo fajna organizacja podziału na kolejne wersje. Mamy bardzo dobrze prowadzoną tablicę Kanban. Widzimy, co jest jeszcze do zrobienia, aby ta wersja 3.0 została opublikowana. Ostatni update 3 godziny temu, czyli projekt cały czas żyje. Prace deweloperskie zdecydowanie tutaj trwają. Co już zostało zakończone? Jakie pull requesty mam otwarte, jakie mamy zamknięte? Zakładka security. Tutaj niestety, pomimo zapewnień osób odpowiedzialnych za projekt Lisk, ani żaden z jego podprojektów, nie ma oficjalnego programu Bug Bounty. Pomimo tego, że była taka informacja na blogu projektu, ta informacja pochodzi już z listopada 2018 roku. Nawet są tutaj przykładowe wypłaty. Mamy informacje, gdzie należy zgłaszać potencjalne błędy i potencjalne podatności odkryte w projektach tej organizacji. Niestety program ten nie jest prowadzony na żadnym zewnętrznym serwisie typu HackerOne, typu BackCloud, gdzie można by przeczytać sobie raporty i przejrzeć, co tak naprawdę zostało w tym projekcie odkryte i czy w ogóle coś zostało. Wróćmy jeszcze na chwilę do GitHuba. Insights. Tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, widzimy bardzo dużą aktywność. Co ciekawe, spójrzmy sobie jeszcze na dependency graph. Jesteśmy w projekcie SDK, czyli tak przypominam, w projekcie, który powinien być wykorzystywany w innych projektach przez innych programistów. Tutaj potwierdzenie tego, co widzimy. Niestety jedynie 3, pewnie 4 repozytorium jest ukryte lub jest prywatne. Z czego 2 z tych 3 to są projekty tej samej organizacji. Dopiero jeden projekt, tutaj mamy jeden projekt zewnętrzny zależny od tego SDK, jest to bardzo niewiele. Jak na cały projekt Lisk, który jest skierowany właśnie do programistów. Jeszcze rzucimy szybko okiem na Lisk Core. Tutaj też zdecydowanie można pochwalić osoby odpowiedzialne za ten projekt, za jego prowadzenie i za to, jak to wygląda na GitHubie. Pull requesty czekające na review. Bardzo fajnie zorganizowane. Znowu mamy tablicę Kanban. Update'y cały czas tutaj, że tak powiem, są realizowane. Security tutaj nic nie znajdziemy.
insights, daje nam ogólny poziom tego, co dzieje się w projekcie. A jeśli chodzi o prace programistyczne, to dużo tutaj się dzieje. Tutaj nie znajdziemy żadnych zależności, gdyż jest to główny korzeń całego projektu. Przejdźmy sobie dalej. Co w tym projekcie mi brakuje takim pod względem prowadzenia go, jeśli chodzi o rozwój programistyczny, deweloperski, to iż nie ma miejsca ani na Stack Overflow, ani na Stack Exchange, gdzie programiści mogliby zadawać pytania i wymieniać się wiedzą związaną z tym projektem lub z problemami napotkanymi podczas tworzenia aplikacji opartych o ten projekt. Oczywiście mamy tutaj Discorda, mamy Gitera, jednak Giter już jest wygaszany przez tą organizację, co tutaj właśnie CEO Liska Max napisał na jednym z postów. Było też forum, które również jest zamykane. Mamy tutaj wgląd do roadmapy. Wszystko ładnie sprowadzone, nawet w niektórych miejscach widać odnośniki do konkretnych zdarzeń na GitHubie, czyli do konkretnych tych propozycji, które się znajdują na GitHubie. Także organizacja tego projektu, wygląd naprawdę robi wrażenie i jest według mnie godna pozazdroszczenia. Mam tutaj dokumentację, mamy również Help Center. Ciekawym jest też projektem Lisk Academy, gdzie można zdobywać wiedzę. Tylko tak jak wcześniej wspomniałem, to wszystko jest tak robione z jednej strony, czyli przez osoby odpowiedzialne za ten projekt. Nie ma tutaj aktywności ze strony programistów zewnętrznych, nie ma aktywności ze strony osób, które chcą budować coś na podstawie tego projektu. A to według mnie jest bardzo istotne, jeśli mówimy o projekcie, który ma służyć programistom do tworzenia konkretnych projektów. Jeszcze na zakończenie przejrzymy sobie dwa ciekawe narzędzia. Pierwsza z nich to Bower. Tutaj w kontekście tego projektu trzeba również sprawdzić te dwa miejsca, o których zaraz powiem. Jest to właśnie taki package manager dla programistów, gdzie autorzy bibliotek umieszczają swoje paczki. I teraz spróbujmy znaleźć, czy jest tutaj coś od Liska. Jak widzimy na Bowerze, nie ma nic takiego. Także programiści, którzy korzystają z package managera Bower, nie mają dostępu do SDK Liska. Drugim takim projektem jest NPM. Tutaj również wpiszemy Lisk. Już znajduje nam trochę. Lisk SDK. Tutaj dane zaciągnięte z GitHuba widzimy. Wiem, że projekt jest na bieżąco prowadzony, ale niestety to, co najbardziej nas martwi jako potencjalnych inwestorów, osób, które długofalowo patrzą na projekt Lisk, to jest ta zakładka, czyli projekty zależne od Lisk SDK. Tutaj mamy 0. Oznacza to, że programiści korzystający z pakiet managera NPM, a jest to jeden z najbardziej popularnych pakiet managerów, żaden z nich nie zdecydował się na utworzenie własnego projektu w oparciu o Lisk SDK. Na zakończenie już parę zdań, jeśli chodzi o moją opinię na ten temat. Osobiście nie jestem fanem tego projektu, głównie z tego względu, iż nie budzi on żadnego zainteresowania wśród programistów. Nie ma projektów opartych o ten projekt. Nie można zobaczyć sobie przykładowych use case'ów. Druga sprawa to, że w całości jest on napisany w języku JavaScript. Każdy jego komponent jest napisany w tym języku, co według mnie pod względem wydajności, zwłaszcza dla głównego projektu Lisk Core, nie jest najbardziej szczęśliwym wyborem. Porównując na przykład do Ethereum, Ethereum posiada implementację w szeregu różnych języków, na przykład Ethereum J, Get i tak dalej, i tak dalej. Tutaj projekt Lisk zamknął się definitywnie tylko na jeden język.
Przede wszystkim autorzy, z tego co udało mi się zapoznać, tłumaczą to tym, iż jest to najbardziej popularny język wśród programistów. Oczywiście jest w tym trochę prawdy, z tym, że też należy brać pod uwagę to, że każdy język ma swoje konkretne zastosowania i powinniśmy się właśnie tym kierować, a niezbyt jego popularnością. Na tę chwilę, jeśli chodzi o projekt Lisk, to wszystko. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, proszę pozdrawić w komentarzach. Dziękuję, cześć.